WNTG przedstawia Wampir Maskarada, Gra Szaleńców, autorstwa Zoyen. Dodatek drugi, Ta piękna pani, część druga. Vayan nie była częstym gościem u Stacia, co wampir przyjmował z ulgą. Jej krew była zbyt rozcieńczona, by wampirzyca mogła realnie liczyć ją w rozgrywkach kainitów. Jednocześnie ona sama nie miała żyłki do intryg i walki. To jeden z niewielu plusów słabej wampirzej krwi, pomyślał książę. Vayan nigdy nie ciągnęło do ich hadu tak, jak starszych spokrewnionych. Teraz jednak kobieta nachodziła go coraz częściej, a on był zmęczony jej przyziemnymi prośbami. Mimo to musiał ich wysłuchiwać, podczas gdy zaraz obok czekały sprawy istotne dla całego miasta. Mimo to musiał ich wysłuchiwać, słuchając potoku słów wylewającego się z ust kainitki, zaczął się zastanawiać nad jej miejscem w świecie spokrewnionych. Czym się zazwyczaj zajmowała? Kim tak właściwie była? Znaną aktorką, tak. To Stacy wiedział. Ale poza tym, kim była naprawdę? Kto i czemu ją przemienił? Jednego był pewien. Nie stało się to w tym mieście, ani za jego zgodą. Całe szczęście. Nigdy by sobie tego nie wybaczył. Gdy w końcu rozmówczyni zamilkła na chwilę, udało mu się wtrącić w jej gorącą przemowę. Vayan, powiedziałem już dwa razy, ale i tak powtórzę. Nie. Nie pozwolę ci przemienić jakiegoś przypadkowego dzieciaka, bo spodobały ci się jego obrazy. Co to w ogóle za pomysł, że miałabyś kogoś przemieniać? Po tych słowach wstał, a jego potężna sylwetka górowała nad wciąż siedzącą wampirzycą. Zrobił kilka zadziwiająco lekkich kroków, zaplutłszy ręce za plecami. Wyraźnie się zastanawiał. Dlaczego w ogóle sądzisz, że mogłabyś kogoś przemienić? Już twoja krew jest bardzo, podkreślam, bardzo rozrzedzona. Najpewniej zabiłabyś chłopaka. Więc niech ktoś innego przemieni! Nie widziałeś tego, nie możemy pozwolić! Powiedziałem nie! Książę znów stał przy biurku, nad którym patrzył wprost w oczy Vayan. Nie dam ci pod opiekę młodego kainity, a nikogo innego nie będę zmuszał do zajęcia się nim, bo masz widzimisię. Zresztą, nie rozumiem łatwości, z jaką chcesz przekazywać dalej klątwę. Usiadł na fotelu, ciężko wzdychając. Zrób z niego gula, jeśli już musisz. Nie wierzę, że mi zabraniasz! Przekrzykiwała go, pochylając się mocno do przodu. Po to właśnie mamy możliwość tworzenia nowych spokrewnionych, by z niej korzystać! Ja o tym decyduję, a moja odpowiedź jest ostateczna. Umilkła na chwilę, wyraźnie szukając argumentów. W jej spojrzeniu dostrzegł determinację, która bardzo mu się nie spodobała. Kiedy liczył, że oponentka podda się i wyjdzie, postanowiła zamiast tego zagrać na delikatnych strunach. Przecież potrzebujemy nowych kainitów. Straciliśmy zbyt wielu przez ostatnie działania sabatu. Jak mamy ich trzymać w ryzach, jeśli rosną w siłę, a my topniejemy? Jak długo będziesz w stanie powstrzymywać ich przed wprowadzeniem tych swoich krwawych zwyczajów w całym mieście? Książę drgnął. Słowa Vayan sprawiły, że przestał być wściekły. Przekroczył wściekłość i dotarł do punktu, w którym bardzo spokojnie i z zimną wyrazistością oceniał sytuację. Nie wiedział, skąd wampirzyca zdobyła te informacje, ale zdecydował, że to ustali. Nie podobało mu się, że plotki rozchodziły się bez żadnej kontroli. W tej chwili jednak musiał przede wszystkim pozbyć się natrętnej kobiety i wrócić do ważniejszych spraw. Vayan. Zaczął z siłą i taką beznamiętnością, że wampirzyca aż umilkła zdziwiona. Sabat i ich próby życia wbrew naszym prawom to mój problem. Zagrożenia płynące z zerwania maskarady również. Twoim zadaniem za to jest słuchać się naszych praw, które? Zaznaczył to słowo, widząc, że wampirzyca chce zaprotestować. Zapewniają nam bezpieczne życie bez polowań ze strony ludzi i realnego zagrożenia, że zaczniemy się nawzajem mordować. W tej chwili masz jeden cholerny obowiązek. Nie tworzyć nowego wampira bez mojej zgody. Błaganiami ani wściekaniem mnie tego nie zmienisz. Czy to jasne? A teraz idź już. Ale usłyszę jeszcze jakiekolwiek ale i przestanę być miły. Ostrzegł. Vayan bez żadnego pożegnania wstała i szybkim krokiem wyszła z gabinetu. Była wściekła. To nie ulegało wątpliwości. Jednak Stacia to nie martwiło. Widział, że podjął słuszną decyzję, a toreadorka prędzej czy później będzie musiała się z tym pogodzić. Kiedy miał już usiąść do swoich spraw, drzwi uchyliły się nieznacznie. Wychyliła się zza nich Gulica, która odgrywała rolę sekretarki.
Justus właśnie przyszedł. Podobno ma jakąś niecierpiącą zwłoki sprawę. Zaproś go, ale tak za 2 minuty. Podszedł do okna, próbując się uspokoić przed kolejną rozmową. Ze szczytu wieżowca miasto wyglądało niewinnie. Różnokolorowe światła zarysowywały sylwetki wieżowców, bloków, klubów nocnych. Żółte i czerwone szlaki znaczyły wciąż zapełnione samochodami ulice. Niedaleko jaśniał zieleniami neon nad jakimś pubem. Widok był piękny i Stacy był kiedyś pewien, że mógłby go oglądać przez wieczność. Wieczność. To kiedyś brzmiało dumnie. Jednak odkąd został księciem, nie życzył jej nikomu i naprawdę miał nadzieję, że ten młody malarz nigdy nie będzie na nią skazany. Studencki pub Blues Blues znajdował się całą przecznicę od Wydziału Sztuk Pięknych. Wbrew krążącym plotkom, władze uczelni zaprzeczałyby miały cokolwiek wspólnego z nieprzedłużeniem barowi umowy w jego dawnej lokalizacji, budynku graniczącym z kampusem. Mimo zwiększonej odległości, popularność tego miejsca się nie zmieniła. Zmalała tylko liczba studentów, którym po całonocnych zabawach udawało się z powodzeniem wrócić do akademików. Jace lubił to miejsce, czyste w granicach rozsądku, zawsze za to tłoczne, głośne, pełne życia i młodych ludzi, nadal pełnych marzeń i złudzeń. Kiedy prawie godzinę spóźniony wszedł do pubu, nocne życie było już w rozkwicie. Z trudem przeciskał się między rozochoconą młodzieżą. Na szczęście szybko dostrzegł znajome twarze w głębi pomieszczenia. Przywitał się i usiadł na ostatnim wolnym miejscu. Już myślałam, że znowu nie przyjdziesz. Kana powoli wypuściła chmurę dymu, która wzleciała nad ich głowami, by zatańczyć pod niskim stropem. Na moim miejscu każdy z was zrobiłoby to samo. Nie każdy tu wystawia przyjaciół. Obruszył się Jan. Darujcie sobie złośliwości, dobra? Sama Vian Cowden! No nie mówcie, że zrezygnowalibyście z takiej okazji. Nadal nie zobaczyliśmy zdjęcia. Nie wiemy nawet, czy sobie tego nie wymyśliłeś, żeby nas olać z jakąś panną. Zauważył Ian, opierając się wygodniej. Uśmiechnął się, jakby właśnie rozpracował diabelski plan. Jace na chwilę umilkł strapiony. Zdjęcie. Odkąd przeczytał wiadomość, miał okazję, żeby zdobyć dowód. A jednak nie był w stanie tego zrobić. I nie chodziło tylko o to, że aktorka nie była specjalnie chętna do spotkań, ignorowała wiadomości i odzywała się tylko, gdy było to dla niej wygodne. Nie miało to żalu. Taka gwiazda musiała być zajęta, miała swoje życie i swoje sprawy. Należało się cieszyć, że w ogóle odpowiada jakiemuś szaraczkowi. Jednak za każdym razem, gdy Jace się z nią spotykał, zapominał o wszystkim innym. Nie pytał o wystawy, które mu obiecała, nie prosił o zdjęcie. Nie pokazywał nowych obrazów. Potrafił siedzieć i słuchać jej słodkiego głosu, dopiero po czasie zdając sobie sprawę, że minęły godziny, a on nie zrobił nic i o niczym nie myślał. Czasem miał wrażenie, że ich spotkanie zakrywa jakaś czarna mgła, a jednocześnie na samą myśl o nich czuł radość, która niemal go rozpierała. Gdy na chwilę wyrwał się z rozmyślań, zauważył, że znajomi rozmawiają już między sobą, kompletnie nie przejmując się obecnością Jace'a. Od przytyków przeszli do jakiejś dyskusji politycznej, która za grosz nie interesowała młodego malarza. Zapomniałem wam powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy. Wtrącił się głośno, postanowiwszy ponownie skupić uwagę na sobie. Załatwiła mi menadżera. Wypiął dumnie pierś i spojrzał z wyższością po pozostałych. Czyli my już ci nie wystarczamy? Kana uśmiechnęła się lekko, dając do zrozumienia, by nie brać jej słów poważnie. To kolejny wyimaginowany przyjaciel? Ian z kolei nie szczędził jawnych złośliwości. Dopiero umrzesz z zazdrości, jak będę miał wystawę w największych galeriach w kraju. Jak zobaczę, to może i umrę. Jace. Kana wtrąciła się w ich dyskusję. Przysunęła się bliżej i mówiła łagodnym głosem. Martwię się o ciebie. W ogóle nie masz dla nas czasu, znikasz gdzieś. A kiedy już się zjawiasz, wyglądasz jak chodzący trup i opowiadasz niestworzone historie. Wiesz, że życzę ci jak najlepiej, a jeśli rzeczywiście spotkałeś Vian i polubiła twoje obrazy, to super ci zazdroszczą, naprawdę, ale... Zawahała się na chwilę i wyraźnie nie wiedziała, jak ubrać w słowa to, co chciała powiedzieć. Nie miała już okazji. Jeśli rzeczywiście tak... Jace niemal wysyczał te słowa, aż pozostali musieli się zbliżyć, by je usłyszeć. Uważacie, że zmyślam? A może, że zwariowałem? Że uwidziało mi się, że ją poznałem? A może zupełnie mi odbiło? Jace niemal wysyczał te słowa, aż pozostali musieli się zbliżyć, by je usłyszeć. Mówił coraz głośniej i głośniej. Wstał ze swojego miejsca.
Naprawdę ją spotkałem i to nieraz. A wy możecie mi tylko zazdrościć. Nie pozwolę wam jej obrażać, rozumiecie? Nie będziecie szargali jej dobrego imienia, kiedy jestem obok. Nikt jej nie obraża, stary, uspokój się. Wyraźnie wystraszony zachowaniem kolegi Ian odsunął się od stołu i podniósł ręce w obronnym geście. Kana wstała i spróbowała zbliżyć się do Jace'a. Nie uspokajajcie mnie, nie pozwolę na coś takiego, słyszycie? Wrzasnął, waląc pięścią w stół, aż kilka osób przy pobliskich stolikach ucichło. Skoro tak, nie potrzebuję was więcej. Sami stworzymy moją karierę, a wy będziecie mogli tylko zazdrościć. Odwrócił się tak gwałtownie, że wywrócił krzesło. Nie przejął się tym, ruszył w kierunku wyjścia, odprowadzany wzrokiem przyjaciół i grupki ciekawskich bywalców. Wychodząc, trzasnął drzwiami, czym znowu zwrócił na siebie uwagę, tym razem palaczy przed wejściem. Nie podniósł nawet na nich wzroku, szedł z pochyloną głową, wypełnioną wściekłymi myślami. Wyobrażał sobie, jak jego przyjaciele wypadają z baru, biegną za nim i przepraszają na kolanach za wszystko, co zrobili. Nikt jednak się nie zjawił. Zimne, wczesnowiosenne powietrze wdzierało się do płuc, paląc bez cienia miłosierdzia. Jace musiał zwolnić, czując, że jego organizm długo tak nie wytrzyma. Spokojne tempo, ból w piersiach i zimne powietrze na skórze skutecznie studziły emocje. Patrząc się w parę wydobywającą się z ust, ledwo widoczną w słabym świetle latarni, zastanawiał się, co tak właściwie wydarzyło się w barze. Im bardziej analizował całą rozmowę, tym bardziej dochodził do wniosku, że to nie miało sensu. Przecież nikt tam nie obrażał Vajan, skąd mu się to wzięło? Zaczął na nich krzyczeć bez żadnego powodu. Kilkakrotnie sięgał po telefon, gotowy przepraszać, a nawet błagać o wybaczenie. Jednak gdy tylko próbował coś napisać, natychmiast przypominało mu się, jak wątpili w jego znajomość z aktorką. Jak mogli mu coś takiego zrobić? Widział ją, siedziała zaraz obok, a oni wątpili w ich znajomość, w tę piękną, kwitnącą relację! Wściekłość znów w nim narastała i chował telefon. Kilkakrotnie powtarzał ten schemat, lecz ostatecznie złość zawsze wygrywała. W końcu dotarł do mieszkania. Zmęczony nie zapalił nawet światła, przez co potknął się o jakieś leżące na podłodze obrazy. Po omacku dotarł do łóżka, zrzuciwszy kurtkę, padł na nie wyczerpany emocjami i niepewny, co powinien zrobić. Ostatni raz sięgnął po telefon, na którego wyświetlaczu od jakiegoś czasu widniała nieprzeczytana wiadomość. W końcu zdecydował się ją otworzyć. Tylko dwa zdania na prywatnej konwersacji. K. Ogarnij się, a potem odezwij. Odrzucił telefon, niepewny, czy kiedykolwiek będzie na to gotów. Obudziło go pukanie. Natarczywe, niemal agresywne, nieznoszące sprzeciwu. Niosło się bez chwili przerwy, gdy wstawał, zapalał światło, odsuwał zamek. Niemal przysiadł z zaskoczenia, gdy za drzwiami zobaczył Vajan. Nie pozwoliła mu skończyć pytania. Wpadła do środka cała w skowronkach, niemal podskakiwała przy każdym ruchu. To cudowne! Ach, wspaniałe! Słyszałeś? Wspaniałe! Pewnie nie powinno mnie to tak cieszyć, ale przecież to nasza wielka szansa, rozumiesz? Nie rozumiał ani słowa, ale usłusznie pokiwał głową. Na sam widok aktorki oblała go fala spokoju i szczęścia. Wszystko musiało być teraz dobrze. Zamknął drzwi, podczas gdy ona usiadła na łóżku, nie przejmując się panującym tam bałaganem. Nie usiedziała jednak długo i po chwili znów zaczęła krążyć po pokoju. Zgodził się! W końcu po tylu prośbach się zgodził! Nie wiem, czemu musiało to kosztować życie tylu kainitów, ale teraz, gdy Sabat przerzedził nasze szeregi i potrzebujemy świeżej krwi... No tak, to ci przecież nic nie mówi. Stwierdziła nagle. Uspokoiła się i podeszła bliżej malarza, który patrzył na nią niczym w najpiękniejszy obraz. Ale jeszcze wszystko ci wyjaśnią. Będziemy mieli na to dużo... Dużo czasu. Ile tylko zapragniemy. Nie przestając mówić, zbliżała się krok za krokiem. Jace cofnął się odruchowo, gdy stanęli twarzą w twarz. A wtedy Vajan rzuciła się w jego kierunku niczym zgłodniałe zwierzę. Przez chwilę widział jej twarz. Przerażającą, nienaturalnie wykrzywioną, ozdobioną długimi kłami. Była to ostatnia rzecz, którą widział za życia. Przebudzenie jako wampir nie było dla Jace'a przyjemne. Nauki, które przygotowała dla niego Vajan, jeszcze mniej. Ukrywanie nowego spokrewnionego przed światem i tłumaczenie mu nowego świata zajmowało lata, a malarz znosił je bardzo ciężko. Nie tylko dlatego, że cały urok, który wcześniej roztaczała wokół siebie jego matka, nagle zniknął, zostawiając po sobie tylko męczące gadanie i przerośniętego aktorki. Do tego młody kainita bardzo szybko zauważył, że brakuje mu ludzi, towarzystwa,
zwykłych, codziennych kontaktów. Nie miał jednak prawa opuszczać kryjówki, którą zapewniła mu Vajan, a w której mógł tylko wyczekiwać jej zjawienia się i malować. Na to też mu pozwalała. Zachęcała nawet, ale nie potrafił się do tego zmusić. Wiedział już, że wraz z nowymi mocami będzie w stanie zmusić kogokolwiek do wystawienia jego dzieł, ale jaki był w tym sens? Po co mu to wszystko, skoro nie będzie uznaniem jego umiejętności? Również w nowych mocach nie znajdował pocieszenia. Nie interesowały go możliwości toreadorów, którymi został obdarowany. Dlatego też większość nocy spędzał gapiąc się w ścianę lub okno, czekając, aż jego nudę chociaż na trochę przerwie pojawienie się Vajan, której wyczekiwał i której widzieć nie chciał. Tak minęło pierwsze 20 lat po jego śmierci. Wtedy po raz pierwszy matka pozwoliła mu wyjść na ulicę i korzystać z wieczności. Wcześniej przedstawiło go najważniejszym wampirom w mieście, ale nie pamiętał jeżdżenia po mieście ani twarzy księcia. Wryła mu się w pamięć dopiero pierwsza noc na ulicy. Księżyc był w pełni, ale niemal nie było tego widać między lampami, neonami i podświetlonymi billboardami. Pachniało spalinami. Godzina była jeszcze wczesna, więc po ulicach chodziło wielu ludzi. Młodych, starych, pijanych i naćpanych, głośnych i kryjących się w zaułkach. Po raz pierwszy Jace niemal poczuł się, jakby wszystko było znów normalne. Jakby nic nie zostało mu odebrane. Z zachwytem patrzył w żywe twarze, wsłuchiwał się w szum rozmów, gdy mijał bary i muzykę unoszącą się wokół dyskotek. Jego krok nabrał sprężystości. On sam był niemal gotów chwycić za pędzel i oddać wszystkie emocje, które nim targały. Wtedy właśnie zauważył plakat, praktycznie zdarty, zaklejony 10 warstwami innych, informujących o koncertach i innych imprezach. Mimo to pod tym wszystkim Jace'owi rzuciła się w oczy jego własna twarz. Zdarł kilka warstw papieru, by pod spodem zobaczyć informacje o swoim zaginięciu. Przez cały ten czas nie pomyślał o tym, a jednak jego znajomi go szukali. Przypomniał sobie kłótnię z Kaną i Ianem. Zaczął zastanawiać się, czy po czymś takim też brali udział w akcji. Na pewno, bez względu na to, co się między nimi działo, nie opuściliby go. Wiedział, że powinien coś poczuć, ale w tym właśnie momencie wszystkie emocje prysnęły. Patrzył bez żadnego wzruszenia na plakat i myślał o tym, jak głupio postąpili, marnując czas na poszukiwania. Po chwili rzucił wciąż trzymany w ręku papier na ziemię i ruszył w swoją stronę. Ktoś krzyknął za nim o śmieceniu, ale Jace nie przejął się tym. Kimkolwiek był ten człowieczek, umrze zanim wampir zdąży do końca poznać zasady tego nowego świata. Szkoda była emocji na kogoś takiego.